Miejsca pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Włocławek, Pułtusk, Ossów. Najazd na Polskę oddziałów bolszewickich w sierpniu 1920 roku był prowadzony na szerokim froncie. Sytuacja stawała się krytyczna. Tereny, na których toczyły się krwawe walki, u wrót stolicy i pod Włocławkiem, usiane były grobami poległych żołnierzy. Z uwagi na letnią porę, poległych szybko grzebano nieopodal miejsca walki. Różne są formy upamiętnienia. Najprostsza to jest krzyż. Potem jest postument. Potem jest cały cmentarz. Tak jak na przykład na warszawskich Powązkach. Kilka projektów pomników z lat 20. ubiegłego wieku zatwierdzonych przez Ministerstwo Robót Publicznych i zrealizowanych znajduje się w zasobie archiwum Akt Nowych w Warszawie. Każdy z nich ma własną historię. Mamy w zbiorach projekty pomników z Włocławka, z Pułtuska, z Ossowa, jeszcze z innych miast. One są bardzo ciekawe, są interesujące pod względem plastycznym i zawsze osoba, która ogląda ten projekt, jest pod jego wrażeniem. W okresie I wojny światowej we Włocławku prężnie działała Polska Organizacja Wojskowa, skupiająca młodzież do walki o niepodległą ojczyznę. 2 lata po odzyskaniu niepodległości, jego mieszkańcy ponownie stanęli do walki. W dniach pomiędzy 14 a 19 sierpnia 1920 roku na prawym brzegu Wisły toczyły się walki z oddziałami 3. Korpusu Kawalerii Gaja Dymitrywicza Gaja. Szczątki poległych kilkudziesięciu żołnierzy uroczyście pochowano na wzgórzu Świętego Gotarda na Dolnym Szpitalu. Podjęto także decyzję o budowie w tym miejscu pomnika. Powstał on ze składek społecznych, a jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 1 października 1922 roku. Pomnik miał kształt obelisku wykonanego z granitu, postawionego na półkolistym tarasie na specjalnie usypanym kopcu. Szczyt obelisku wieńczył spiżowy orzeł, odlany w firmie braci Łopieńskich. Za prace budowlane prowadzone według projektu Ludwika Sokołowskiego odpowiedzialna była firma budowlana Popławski i Furstenwald. Naprzeciw pomnika, na środku tarasu, znajduje się marmurowa płyta z krzyżem. W wyniku niemieckiej ofensywy jesienią 1939 roku pomnik został zniszczony przez hitlerowców. Z przyczyn politycznych nie został odbudowany bezpośrednio po wojnie. W grudniu 1988 roku utworzono Obywatelski Komitet Odbudowy Pomnika Poległych Obrońców Wisły 1920. Dzięki jego działalności niespełna 2 lata później, 18 sierpnia 1990 roku, uroczyście odsłonięto odbudowany pomnik. Jest on kopią monumentu z 1922 roku. Jedynie kamienna płyta jest zachowaną pozostałością oryginalnego pomnika. Tuż po zakończeniu walk, z uwagi na to, że to była letnia pora, było bardzo gorąco, należało zwłoki żołnierzy pochować. Były to zazwyczaj mogiły ziemne, pojedyncze, rozsiane po polu. W Ossowie zorganizowano to w inny sposób. Po prostu już wybrano zawczasu miejsce, było to małe piaskowe wzgórze, gdzie przywieziono ciała poległych żołnierzy, którzy polegli w boju pod Ossowem 14 sierpnia 1920 roku. Już wówczas, czyli na jesieni 1920 roku, był zamysł w wojsku, aby w Ossowie powstało mauzoleum poległych w obronie Warszawy. Cmentarz w Ossowie jest położony na poligonie, czyli jest to teren generalnie zamknięty. Inaczej było to przed II wojną światową, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tam stacjonowało Wojsko Polskie i nie robiło żadnych problemów, aby osoby, które chciały odwiedzić cmentarz, mogły tam wejść. Cmentarz tak został zaprojektowany, aby 2 mogiły centralne z 20 roku zachowały swój kształt. Potem przyszła II wojna światowa, najpierw była okupacja niemiecka, a po 1944 roku, po wyzwoleniu tych terenów przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie, poligon był w jurysdykcji Wojska Polskiego, ale tam również stacjonowały wojska Armii Czerwonej. W związku z powyższym ten cmentarz podlegał degradacji. Kiedy tam pod koniec lat 60. zaczęli przybywać ukradkiem młodzi ludzie,
nie wiedzieli, jak to wcześniej wyglądało przed wojną, w związku z powyższym tak sformułowali, tak sformatowali ten cmentarz, jak on dzisiaj wygląda. Obecny układ na cmentarzu jest inny niż ten, który był w 1920 roku. Projekt pomnika powstał w 1923, a został wykonany w 1924. Do Osowa przychodzili pielgrzymi. Były odprawiane msze święte i potrzeba było stworzenia takiego miejsca, żeby godnie tą mszę świętą odprawić. Dlatego powstała kaplica. Została ona wybudowana w 1930 roku. Także na naszym projekcie, który mamy w Archiwum Akt Nowych, to mamy tą substancję z 1924 roku. Pułtusk nad Narwią był dwukrotnie miejscem walk polsko-bolszewickich. 10 i 11 sierpnia został zdobyty przez bolszewików. Już 17 sierpnia w wyniku kolejnego starcia odbity przez 15 Pułk Piechoty Wilków z 9 Dywizji Piechoty. 3 listopada 1923 roku odsłonięto na terenie Koszar pomnik poświęcony poległym żołnierzom. Kurier Warszawski tak tę uroczystość relacjonował. Na dziedzińcu koszarowym zebrały się organizacje społeczne, cechy, szkoły i tym podobne. Ksiądz biskup Gall po poświęceniu pomnika w przemówieniu swem wskazał na bohaterstwo tych, na których cześć pomnik wzniesiono. Dziś w Pułtusku nie ma już pomnika ku czci żołnierzy 13 Pułku Piechoty. Zniszczony podczas II wojny światowej nie został nigdy odbudowany. Na miejscowym cmentarzu znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom, którzy w 1920 roku bronili i wyzwalali miasto. Wszędzie, gdzie toczyły się walki z bolszewikami, można znaleźć miejsca upamiętniające te wydarzenia. Mają różne formy – pomników, cmentarzy, tablic pamiątkowych, nazw ulic i placów. Utrwalając naszą pamięć, sprawiają, że historia pozostaje żywa.